Avatar to świetny przykład doskonałej współpracy gier i filmów. Świat stworzyli filmowcy. James Cameron, John Lando i inni z Lightstorm. Wymyślili Pandorę, wszystkie stworzenia, rośliny, jak wszystko tam działa, nowich, ich język, ich społeczność. Chcieli, żebyśmy zrobili grę o tym świecie. To nie jest gra o filmie, ale o świecie Avatara. I w ramach tej doskonałej współpracy dali nam dostęp do tego świata i jego elementów składowych, do wszystkich materiałów, szkiców koncepcyjnych, animacji, modeli, muzyki, dźwięków. Mieliśmy dostęp do wszystkiego. Jednocześnie mieliśmy dostęp do każdego z twórców. Mogliśmy kontaktować się z Jamesem Cameronem, Johnem Lando, Richiem Bannonem, który zajmował się animacją, z ekipą artystyczną, z dźwiękowcami, z każdym. Mieliśmy cały świat Avatara pod ręką. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że mieliśmy też pełną swobodę robienia wszystkiego, co uznamy za korzystne z perspektywy gry, bo oni ufali, że my najlepiej znamy nasze podwórko. I dzisiaj, po obejrzeniu filmu, możemy uczciwie powiedzieć, że James Cameron jest prawdopodobnie jednym z najlepszych w jego dziedzinie, jeśli nie najlepszy w tej dziedzinie rozrywki. I on wie, że Ubisoft też bryluje w swoim sektorze. On nam ufa, bo wie, że zrobimy świetną grę. Pandora to serce gry. To piękna planeta z bujną roślinnością, pełna życia, której równowaga zostaje zachwiana, gdy RDA, czyli Urząd do Spraw Rozwoju i Badań, przybywa, by zbierać adaptanium. Jest to trochę smutne, bo jeśli gramy żołnierzem, niszczymy tę planetę. A jeśli gramy po stronie Nawich, musimy ją chronić. To zależy od moralnego wyboru gracza, po której chce stanąć stronie. To jest doskonałe w grach wideo. Od razu mamy konflikt, ale w tym przypadku od razu są też dwie strony z różnymi wartościami i różnymi sposobami postrzegania świata. RDA to technologia, siła ognia, zdobywanie świata siłą. Z drugiej strony są Navi, bliscy przyrody, wykorzystujący planetę do swoich celów. A planeta walczy po ich stronie i rozgrywka jest inna. Bo z jednej strony mamy żołnierzy piechoty morskiej, którzy widzą dziką, groźną planetę i chcą strzelać do wszystkiego z daleka, unikając kontaktu. Wówczas gra to prawdziwa strzelanka z perspektywy trzeciej osoby. A z drugiej strony, jeśli gramy po stronie Nawich, będzie to gra raczej akcji i walki z perspektywy trzeciej osoby, bo naszą rolą jest się zbliżyć do wroga, a podejść go. Jeśli jesteśmy 3-metrowym Nawim i mamy równie duży kij w ręce, to w bezpośrednim starciu z 2-metrowym żołnierzem mamy przewagę. Navi żyją w symbiozie z planetą. Wiedzą, że ta o nich dba. Ona żyje dla nich, a oni dla niej. To symbioza pomiędzy stworzeniami, planetą i roślinami. Sprawia, że cały świat funkcjonuje. Jednak, jak już mówiłem, RDA niszczy ten system. Jest jedna kampania, a my mamy prawo wyboru. Przybywamy jako żołnierz pracujący dla RDA. Nasza pierwsza misja polega na eksploracji. Badamy planetę. Wykonujemy misję jako żołnierz. Zdobywamy, podbijamy. Mamy awatara i spotykamy Nawich. W czasie tych spotkań widzimy drugą stronę. Pokazujemy graczowi obie i w pewnym momencie każemy mu wybrać. Oczywiście od tego momentu, w zależności od wyboru, będą inne misje, inne lokacje i inne zakończenie gry. Jeśli stajemy po stronie RDA, dostajemy niezłe gadżety. Oczywiście M2, które pokazaliśmy. To naprawdę duży mig. Jest Grinder, czyli mały, otwarty pojazd terenowy z wyrzutnią rakiet. Swan to sześciokołowy pojazd terenowy. Taki jeep z wieżyczką strzelniczą o sporej mocy. Mamy wiele różnych wehikułów. Mamy pojazd typu buggy oraz łódź.
Jest też Skorpion, czyli nasz podstawowy helikopter bojowy. To wszystko sprzęt po stronie RDA. Po stronie Navich będziemy mieli wsparcie wszystkich stworzeń tego świata. Będziemy jeździć wierzchem na istotach jak Banshee, Bandy, Dire Horse, a na końcu nawet na Sanatorze i Alienotrixie. To bardzo duże i naprawdę przerażające stworzenia i to sprawia, że siły są bardzo rozłożone. To nie jest typowa gra akcji ani zwykła strzelanka. Jest kilka poziomów głębi w postaci zdolności. Dla każdej mapy wybieramy 4 umiejętności spośród 20. Jest 20 zdolności w całej grze. Od odstraszania zwierząt po wezwanie wsparcia lotniczego. Każda z tych zdolności regeneruje się przez pewien czas, a więc możemy używać ich dopiero po upływie jakiegoś okresu. I to oczywiście drastycznie zmienia rozgrywkę. Jako żołnierz RDA spotykamy wiele przerażających stworów, jak na przykład Młotogłów, Tanbis czy Tanator. Banshee, Alienoptrix, wszystkie te urocze stworzenia, które zobaczycie w najnowszych trailerach i zapowiedziach gry. A po stronie Navich wrogami są żołnierze w ich specjalnych M-kombinezonach, skorpionach, w grinderach i innych wypasionych pojazdach. Dla mnie najważniejszy jest wybór. To ty wybierasz, po której stronie staniesz. To też wybór moralny. Czy chcesz zniszczyć tę planetę, czy ją uratować? To przełomowy moment, który określa dalszą część gry.